Dzisiaj gotujemy pierwszy raz zupę krem z natki marchewki. To jest takie danie w stylu kuchni zero waste, czyli zero idzie do śmietnika. W zasadzie wszystko tutaj może zostać użyte, każda część tych składników, bo jeżeli chodzi o same marchewki, to z tych koślawych marchewek ugotowałam sos ortolana. Te marchewki, ich trochę zostało, nie będą potrzebne do kremu. No ale zostaje tyle tej naci marchwi, którą zwykle wyrzucamy, więc te osoby, które nie akceptują wyrzucania tego, co rośnie w ogródku, czy tego, co kupują, resztek tego, co kupują, co wykorzystają w potrawach, wymyślają różne tego typu potrawy, się to właśnie nazywa kuchnią zero waste. No i znalazłam przepis na tę zupę z natki marchewki i zobaczymy, jak ona będzie smakować. Co nam będzie jeszcze do tego potrzebne? Kilka ziemniaków. Ziemniaki dodaje się do każdego kremu, one po prostu zagęszczają zupę. Będzie potrzebna cebula, 2-3 ząbki czosnku, więc ja tradycyjnie mam więcej. Por, to jest też por działkowy, również z tą zieloną częścią. Lubczyk i kilka listków selera. Wszystko zapewne po to, żeby nadać tej zupie bardzo, bardzo zielony kolor i jeszcze do doprawienia będzie potrzebny sok z cytryny. Wszystko tu praktycznie rzecz biorąc jest z działki, w zasadzie oprócz cebuli, bo no i cytryny, tak, i cytryny, ziemniaczki, ich obierki lądują w kompostowniku, obierki, łupiny, czosnku znajdą swoje miejsce w oprysku w gnojówce, podobnie łupinki cebuli, no a te po prostu części warzyw wykorzystamy. Jeżeli chodzi o skórkę z cytryny, no to wyjątkowo może też iść do kompostownika, albo może będzie to jedyna rzecz w zasadzie, którą się wyrzuci, albo po prostu tak jak kiedyś suszyło się skórki z cytryny, skórki z pomarańczy, żeby dodawać do ciasta, to będzie można również to wykorzystać, żeby już tak było zgodnie z zasadą, że nic się nie wyrzuca. Będzie potrzebny oczywiście też bulion. To może być bulion, który ugotujemy, taki warzywny, czy też woda i kostki bulionowe. Ja wykorzystam wodę i kostki bulionowe i oczywiście sól i pieprz do smaku. Ale zaczynamy od tego, że trzeba to będzie wszystko pokroić, czyli cebulkę w kosteczkę, czosnek, można też posiekać drobno, bo później to wszystko będzie blendowane. Najważniejsze, żeby te wszystkie właśnie takie grubsze części też tej naci marchwi pociąć. Ja zresztą te tu poodcinałam i mam w zasadzie większość tej naci górnej, ale ona też jest twardawa, więc niech do gotowania będzie pocięta. Podobnie jeżeli chodzi o seler, o lubczyk, o por, no a ziemniaczki pokroimy w kosteczkę. Czyli zaczynamy. To co, kochanie, pomożesz, tak? Pomogę. Ale czemu z takim małym entuzjazmem? Czyli ty się jak zawsze zajmiesz cebulą, czosnkiem, a ja zacznę od krojenia naci. Cebula w kosteczkę, ale ta kosteczka nie musi być taka drobna. I czosnek też może być posiekany, bo potem po gotowaniu to będzie blendowane. Główny bohater, natka marchewki. Nie musi być też drobna siekana, tylko po prostu pokrojona. Pachnie bardzo ładnie, oczywiście marchewką.
Ziemniaczki kroimy w kosteczkę. A ty, kochanie, możesz jeszcze pokroić pory i te listki. Dobrze? I por, liście selera oraz lubczyk też kroimy na mniejsze części. Ale pięknie to pachnie. Ale wiesz co, kochanie, lubczyk miał być osobno, to wyjmij go. To był, jest. To był żart. Ale masz poczucie humoru. Powinien być ten lubczyk osobno gotowany, to znaczy nie osobno, tylko na końcu dodany do zupy, ale myślę, że nic się nie stanie, jeżeli damy go wcześniej. Bulion, to znaczy kostki bulionowe, już tutaj gotuję w wodzie i zaczynamy od zeszklenia tej cebuli z czosnkiem i do tego dodajemy tęże nać marchewki. Naprawdę jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Może troszeczkę zmniejszę tutaj. Tak zwany ogień. Natka marchewki jest dosyć twardawa, więc ona zanim trafi do zupy, będzie musiała się tutaj tak podsmażyć. Podobnie właśnie jak liście selera, lubczyk i por. Cały por z zielonymi liśćmi. I mamy teraz tutaj samą zieloność. I to tak z 5 minut, nawet do 10 minut, niech się smaży pod przykryciem. Od czasu do czasu trzeba to przemieszać, żeby wszystkie składniki równo się nam smażyły i równo miękły. Co jakiś czas to mieszamy. Cały czas jest bardzo, bardzo zielone. Bulion się już gotuje. Można go wyłączyć. Po kilku minutach smażenia przekładamy, ach, ale to będzie gorące. Przekładamy całą zieleninę do garnka z bulionem. I dodajemy do tego ziemniaki. Tutaj mam ziemniaczki. Solimy. I gotujemy do miękkości ziemniaków. Ziemniaczki już są miękkie, miękkie i teraz
W dostępnym urządzeniu trzeba tę zupę zmiksować, zblendować, a potem będziemy ostatecznie ją doprawiać. Zupka po zblendowaniu wygląda tak. Ma takie widoczne zielone kawałeczki. Teraz jeszcze pieprz. Trochę soku z cytryny. I trzeba będzie wołać męża na degustację. Dobrze, i degustacja. Wcześniej tej zupy nie jedliśmy, ale ty już przygotowałeś chrzan. Najpierw tak mało ci naleję, żebyś powiedział, czy ci to smakuje. Najpierw spróbuję samą, bez chrzanu, bo ona ma taki wygląd barszczu, znaczy tego białego... Żurku? Żurku. Żurek. Tylko żurek nie jest zielony. No, nie. Myślałem o zupie szczawiowej. Aha, tak. Tak. Właściwie smak bardzo zbliżony do zupy szczawiowej. Ale też jest wyczuwalna ta marchewka. Według mnie zupa jest bardzo dobra. Jest świetna. I teraz, wiesz, ona jest jak na krem dosyć rzadka. Natomiast jeżeli chcielibyśmy mieć bardziej gęstą zupę, to trzeba dodać po prostu więcej ziemniaków. Ale też zobacz, dobra byłaby tak jak zupa szczawiowa, też z jajkiem. O tak. Pyszna jest. Zdecydowanie. Rewelacja. Z chrzanem rewelacja i jajko do tego jest perfekt. Tak, bardzo dobra. A przez tyle lat nie wykorzystywaliśmy natki marchewki. No, wcześniej się wyrzucało, później na kompost tak. Szło. Świetna, naprawdę. Zróbcie. I ta zupa może się nazywać właśnie zupą śmieciową. Jest naprawdę bardzo dobra. Zaskakująco. Marchewka. Jeszcze trochę. Czujesz marchewkę, nie? Czuć. Bardzo dobra. Ładny wygląd ma. Prosta w wykonaniu. Szybko, prosto i smacznie. I na pewno będzie dobrze się w słoiczkach trzymać, więc my tego nie zjemy wszystkiego, więc ja zaraz zawykuję. 100% polecenia. Pyszna. To jest natka marchewki, tak? Nie wyrzucajcie natki marchewki. Róbcie zupy. Ta cytrynka też bardzo dobrze smakuje. Właśnie dlatego przypomina mi zupę szczawioną, ponieważ jest ten posmak taki kwaskowaty, ale który bez, bardzo lubię. Bez cytryny też była dobra. Świetna.